Niech pani pisze. Zespół adwokacki Dyskrecja. A niech już pani lepiej pisze wtórem. Dzień dobry. Dzień dobry bardzo. Zachodzimy w głowę. Oczywiście nie bez celu. Zachodzimy w głowę, co też wydarzy się jutro. I nie chodzi nam bynajmniej o pryncypia, bowiem wszyscy wiemy, że jutro Wielkanoc. No ale ponieważ jednak, no wiecie, diabeł, nawet ten zwyciężony, śpi w szczegółach, właśnie te szczegóły chcielibyśmy znać. Dzisiaj to niemożliwe, ponieważ poznamy je dopiero jutro. Ale spróbujmy przez chwilę zastanowić się wspólnie nad niektórymi nieznanymi jeszcze akcentami jutrzejszego święta. Mhm. Mówię spróbujmy, bo państwo też możecie mieć w tym swój udział, dlatego prosimy mieć pod ręką kartkę i coś do pisania. Tak, przede wszystkim zastanowimy się, co też zrobi jutro wielki językoznawca, kartograf, dyskobol, fotograf. Wielki znalazca, ornitolog, wielbiciel wszelkiego rodzaju rocznic, globalny wywiadowca, hydraulik, księgarz i bloger. A, pytanie nie jest trywialne, bowiem po tym jak na Święto Niepodległości zaprezentował w swoim okolicznościowym logo zgarbionego bociana, zamiast orła oczywiście, można spodziewać się wszystkiego. Jeżeli o mnie chodzi, to myślę, że jutro przedstawi w swojej witrynie obok wielkiego G ikonę termometru wskazującego powiedzmy 30-35 stopni Celsjusza. To życzenia dobrej pogody na święta. To też, choć przede wszystkim chodzić będzie o przypomnienie, że przechodzimy z czasu zimnego na czas letni. Zimowego na czas letni, tak? Zimnego. A, bo tu chodzi o temperaturę, o Celsjusza, 30-35 stopni, rozumiem, tak. A ty co przewidujesz? No myślę, że tym razem zamieści na swojej witrynie jakiś akcent a propos na przykład jaja albo małą hałę, no. Czyli chałkę. Chałkę, tak. A państwa zachęcamy do zabawy. Napiszcie teraz na kartce swoje propozycje, a jutro, choć to wielkie święto, włączcie komputer tylko na 30 sekund. Na chwileczkę, tak. I przekonajcie się, czy dobrze typowaliście. W razie trafienia satysfakcja gwarantowana. Ciekawi nas też, jak wyglądać będzie śniadanie wielkanocne na orbicie. I z chęcią obejrzelibyśmy bezpośrednią transmisję z tego wydarzenia. No, można się spodziewać, że po nakryciu do stołu, po zamocowaniu na magnesach wszystkich sztućców i blaszanej świątecznej zastawy, kosmonauci odczepią zamocowane na rzep ugotowane na twardo jajka i złożą sobie życzenia. Tak, potem skosztują indyka z tubki, no, szynki w postaci dehydratyzowanych pelletów, no i może kiełbasy, chociaż... Jest kiełbasa w kosmosie pod wpływem promieniowania kosmicznego, szybko traci kolor. A, to będzie na pewno wyłącznie kiełbasa biała w takim razie, prawda? Tak, ale tradycyjna dzięki temu, prawda? Tak, no, później załoga oczywiście podzieli się poprzez losowanie na dwie ekipy. Pierwsza wyjdzie w przestrzeń kosmiczną z odrzutowymi plecakami, szukając zajączków, które rzucać im będą lusterkami znajomi z Ziemi. Tak, tak. No. Reszta zajmie się wyłapywaniem poszatkowanej żyżuchy, której listki krążąc po kabinie w stanie nieważkości mogą spowodować kichanie załogi i zmianę trajektorii całej stacji. No to odrzut taki po kichnięciu jest tak, tak. Jest dość prawdopodobne, że tak to właśnie będzie wyglądać, choć należy zauważyć, że tradycja spędzania świąt wielkanocnych w kosmosie jeszcze nie okrzepła do końca. Tak więc jutrzejszy dzień wciąż kryje szereg niewiadomych. No, na przykład nie wiemy, czy obok walentynek i Halloween uda się i na Wielkanoc przeszczepić na nasz grunt jakieś sposoby świętowania zapożyczone z innych krajów. A jest ich wiele i w kolejce czekają warszawska wersja nowojorskiej parady wielkanocnej. Tak, albo niemiecki sposób ścielenia łóżek w koszarach i przebieranie się wzorem Szwedek. Zawiedźmy, tak. Nie wiemy też, czy przypadkiem włączenie jutro komputera, choćby na krótko, nie zakończy się czymś naprawdę spektakularnym, niespodziewanym, czy wręcz wybuchowym. Grupa Anonymous jeszcze na ten temat nic nie powiedziała. Żeby w niej tańczył wiatr pod firanką i żeby w niej mleczarz bańkami dzwonił i płoszył go pębie o poranku. Chciałabym kiedyś zanucić sambę i żeby w niej było trochę smutku, jak w pustym tramwaju uschniętym kwiatku, w sklepiku marzeń zamkniętym na kłódkę. Bo w Acapulco
czy w pyrach przed siąku piekieł, czy w niebie sama jest wszędzie u siebie, a wiosną to jeszcze nad wyraz, nad Rio de Plata, nad Prosną, czy kto maszeruje, czy śpi, to sama nam tętni we krwi, a w sposób szczególny wiosną. Gdy księżyc wiosenny żegluje ku brzegom i tańczy pełna słodkich lęków, jak mysz, której przyśniło się niebo. Bo w Acapulco czy w pyrach przed ciągu piekieł, czy w niebie samba, samba jest wszędzie u siebie, a wiosną to jeszcze nad wyraz, nad Rio de Plata, nad Prosną, czy kto maszeruje, czy śpi, to samba nam tętni we krwi w sposób szczególny wiosną. Proszę, pok, pok, dzień dobry, czy to zespół adwokacki Dystynkcja? No, dyskrecja, no dzień dobry bardzo, panie Jacku, dzień zapraszam. Dobry. I muszę od razu przypomnieć, że dziś, no wyjątkowo oczywiście, przyjmujemy tylko gotówkę. No ups. Terminal, no proszę sobie wyobrazić, no zawiesił się nagle. No. A to niespodzianka. I co my teraz robimy? Czy to może już jest ta wojna hybrydowa? No. Takie niespodzianki? Albo może to uchodźcy? No jeśli panu z tym lżej, to tak. No. Tak, tak. No dobrze. Wie pan, na nich się teraz wszystko zwala. No się zgadza, ale ja żartowałem. Przecież wiadomo, że to wina Komisji Weneckiej. No wiadomo, no w Wenecji dużo wody i zaczyna przeciekać, prawda? A propos, a co to woda? Związek chemiczny. Dwa wodorki, jeden tlenik. No H2O. Tak. No. Ale panie Jacku, do rzeczy. Tak. No wie pan, śmigus dyngus będzie dopiero w poniedziałek. Nie, także, dobra. Będzie. Ale proszę pana, człowiek składa się w 75% z wody. I dobrze jest wiedzieć, że 3/4 pana, no tak patrzę na pana, panie mecenasie, to woda. Co myślicie, to wodoleństwo to proszę pana, nie wiem, bo dokładnie rzecz biorąc 2/4 to wodór. Aha. A tu gdzieś 1/4 to będzie tlen. U góry tlen oczywiście. No. Ale wypraszam sobie, panie Jacku, patrzę tutaj, prawda, żartuję, ale u pana jest zresztą to samo, też pan się składa z wody. 3/4, tak. Tak, no. A co zresztą? Tłuszcz? No, nie idźmy tą drogą, kolego. No, zwłaszcza, że kończy się post i dopiero zaczyna się obżarstwo. Nie, przecież żartowałem. Ale tak naprawdę, pan się czasami zastanawia, co pierwsze było na świecie? Post czy karnawał? No, a pan myśli, że Wielkanoc to kiedyś była w środę popielcową? Czy... Nie, znaczy... Co to za filozoficzne pytania, no? Co było najpierw, mecenasie? Prawo czy sprawiedliwość? Panie Jacku, tu jest zespół adwokacki. No, w tych czasach możemy porozmawiać wyłącznie na temat, co było najpierw, jajko czy kura. No tak, odświętnie oczywiście. Rozumiem. Wielkanocnie. No. Każdy świętuje to, na co zasłużył. To ja w takim razie, proszę pana, opowiadam się za wyższością Bożego Narodzenia nad świętami wielkanocnymi. Na przykład Czyli pan jednak nie na serio, tylko pół żartem. No pewnie. Jak profesor mniemanologii, no Jan Stanisławski, no on kiedyś prowadził te wykłady o wyższości świąt Bożego Narodzenia. No, ja go słuchałem wtedy, pamiętam. Pan widzę też słuchał. No. Panie mecenasie, myśli pan, że nas też podsłuchują? No, mam taką nadzieję, no. Wysoka słuchalność to podstawa, prawda? W radiu. Rozumiem, wysoka, to znaczy, że góra słucha, tak? Oczywiście, no. No to skoro góra, to ja jestem za tym, że najpierw była kura.
A ja, że jajo. No. I widzi pan. I zrobiłem pana w jaja. To znaczy? No znowu żartowałem. Bo w zasadzie ja przychodzę do zespołu, żeby pożartować, nie? No, wie pan, no jednak widzę, że ta rozmowa coś się na mnie klei. No. W jajo mnie pan robi. W jajo, no. Tak, bo za mało białka, prawda? No. Się nie klei. A propos. Oczywiście pytanie takie zgodne z tradycją. Czy pan poświęcił już jajo? No, oczywiście. No to wesołego aleluja, mecenasie. Szczęścia i proszę przekazać żonie, niech pocałuje przy jajach. Słucham? No. Widzi pan, pan słucha niby, a nieuważnie pan słucha. No ja znowu powiedziałem żart, a pan jakoś tak niepewnie reaguje. Panie mecenasie, przecież to trzeba skończyć. Post się kończy, wesoło. No wie pan, od 1989 mamy postkomunizm. No tak. No, a to ustrój, w którym przez 6 dni jest post, a 7 komuna. Komunia. No właśnie, to dobre. No dobre, a dobry żart, tym fawart. No. To jest takie stare powiedzenie, przysłowie. Widzi pan, do mediów też wraca stare. Sonda wróciła, nie wiem czy pan ogląda. Tak, Teleranek wkrótce będzie. To i stare dowcipy będą w modzie. Tak. Ja przyniosłem to dla pana na zajączka tutaj taką anegdotkę. Proszę pana, no pyszna, naprawdę. Otóż nie wiem czy pan słyszał, 3 dziennikarze pojechali w teren szukać afer. Dostali pokój w hotelu, 4-osobowy pokój. No i jak te dziennikarze siedzieli sobie, grali w karty, popijali, prawda, opowiadali dowcipy. Gdzieś tak o północy dołączył do nich 4. kolega, fotograf. On zmęczony, dopiero co dojechał. No to ułożył się wygodnie, zamierzał zasnąć. Ale się nie dało, bo ci towarzysze grali w karty, opowiadali dowcipy polityczne, wybuchali głośnym śmiechem. Jak to przy kartach. Jak to, prawda. No to on się ubrał, szedł do recepcji i mówi: dzień dobry, ja poproszę do pokoju numer 13 4 herbaty za jakieś 10 minut. Wrócił do pokoju i tak pyta tych swoich kolegów wesołych, prawda. Panie, tak swobodnie opowiadacie sobie te polityczne dowcipy, a przecież tutaj może być założony podsłuch. No tak, no. No, co kolega, oni na to, co kolega, co w hotelu, tego. No możemy to na przykład łatwo sprawdzić, panowie. I powiedział tak głośno specjalnie: panie kapitanie, poproszę 4 herbaty pod 13. No i w tym momencie rzeczywiście puk, puk, przynoszą herbatę. No. Dziennikarze zbledli, z lekką obawą położyli się spać. Fotograf rano wstaje, patrzy, a oprócz niego w pokoju nikogo nie ma. Schodzi do recepcji: przepraszam, co się stało z moimi współlokatorami? No rano o 6 zabrało ich CBŚ. A dlaczego mnie nie zabrali? A bo kapitanowi spodobał się ten dowcip z herbatą. No, panie Jacku, stare, no, ale jare. No to wesołych świąt przy herbatce oczywiście. Że przy herbatce. A pan przy zajączku, proszę, gotóweczkę położyć, tak proszę. Jest, tak jest. To był bardzo wiosenny cukiernik. Lubił śpiewać basem przy pracy. Jego torty to nie były zwykłe torty, lecz radosne, waniliowe poematy. Aż raz strasznej się nabawił alergii. Może sprawił to alkohol, może nerwy. Cisnął w kąt worek mąki i wypiekacz i rozpłakał się nad losem człowieka. Księżycową pustką tknął warsztat, a on grał Vivaldiego i Brahmsa. Zaś klientom kiszki grały marsza i płonęła w nich szewska pasja. Życie jest słodkie, każdy wie, jak lukrowany piernik, więc do roboty pan się weź. Panie cukiernik, czyś pan jest mąż, czy święty mąż? Jak ten Kopernik, to świata pan nie zmienił zą. Panie cukiernik, pana jest stać, taka go mać. Bez łobuzerii, żeby na workach złota spać. Panie cukiernik, lecz wystarczał błękitny Picasso albo wiersz jasnorzewsko-pawlikowski, a już coś go chwytało za gardło i we łzach własnych brodził po kostki. Sztuka jako życia namiastka, cukier puder w śnieżnej zamieci, a tam gdzie żyje szczęśliwy ciastka, tam i ludziom jest lepiej na świecie. Bo życie jest słodkie, każdy wie, jak lukrowany piernik, więc do roboty pan się weź. Panie cukiernik,
czyś pan jest mąż, czy święty mąż? Jak ten Kopernik, to świata pan nie zmienił żon. Panie cukiernik, pana jest taś, taka go mać. Bez łopuzeri, żeby na workach złota spać. Panie cukiernik! Panie cukiernik! Panie cukiernik! Dziś zamiast bezstronnego, acz niejednostronnego przeglądu stron internetowych, garść zagadek świątecznych. Jako pierwsza zagadka polityczno-społeczna. Tak, no przeczytamy teraz Państwu dwa przepisy kulinarne na dania wielkanocne. Zadaniem Państwa będzie odgadnąć, który z przepisów pochodzi z Państwa o ustroju demokratycznym. Przepis numer jeden w skrócie. A gdy się już wszyscy najedzą indykiem nadziewanym truflami i pieczenią westfalską ze śledziony, wtedy oskubane i z mchu opalone kwiczoły wymyć czysto w wodzie, powyginać nóżki i pozakładać na kadłubie przez dziurki od oczu, zatykać w poprzek przez żeberka na drewniany rożenek, oddzielając ptaszki jeden od drugiego grzaneczką bułki i plasterkiem słoniny. Przywiązać potem rożenek do drugiego rożna, posolić polewając masłem, piec przy umiarkowanym ogniu, posypać tartą bułeczką, przyrumienić i wydać razem z grzankami i słoninką. Uwaga, kwiczołów nie wyprawia się, to jest środka się nie wydobywa. A, no właśnie. I przepis numer dwa, bez skrótów. Tak. Opakowanie wstawić na 20 minut do piekarnika nagrzanego do 220 stopni, wyłożyć zawartość na talerz i podać. Czyli powtarzamy pytanie, który z przepisów pochodzi z Państwa o ustroju demokratycznym, a odpowiedzi proszę przesyłać wprost do Dziennika Podawczego Komisji Weneckiej z odpisem dla lokalnej grupy ekologów i Komisji Etyki Zawodowej Rady Restauratorów Polskich. Tak. No i jeszcze jedna zagadka o charakterze kulinarnym, a właściwie zagwostka. Przesłana do Brukseli przez właściciela jednej z restauracyjek na krakowskim Kazimierzu, z kopią oczywiście do zespołu adwokackiego. Tak. Czytamy w pytaniu. Unia Europejska uznała ślimaka winniczka za rybę śródlądową. Tymczasem reguły koszerności wykluczają spożywanie mięsa ślimaków, ale rybę według tych samych przepisów jeść można, jak najbardziej. Nadmieniam, że odwiedzam niewiele wycieczek z Izraela. Co robić? Jak żyć? I jak w tej sytuacji postępują restauratorzy francuscy? No pomóżmy sympatycznemu Krakusowi. Tak. Teraz pytanie testowe dla informatyków. Nie, może kolejną zagadkę matematyczną, bo to jest, teraz jest, tak, ta będzie łatwa, to dla wszystkich. Dobrze. W Konstancinie, w posiadłości znanego biznesmena, trwają przygotowania do świątecznego przyjęcia na, proszę Państwa, 138 osób. I przygotowania do niespodzianego śmigusa dyngusa, którym gospodarz pragnie zaskoczyć zaproszonych gości. Tak, major domus przydzielił hydraulikowi Wincentemu za zadanie rozlanie drogocennych perfum do kryształowych flakoników. W efekcie spadku notowań giełdowych można przeznaczyć na ten cel środki na tylko 20 litrów perfum. Wincenty głowi się, stojąc przed zbiornikiem z perfumami, w jaki sposób, dysponując dwoma naczyniami o pojemności 5 litrów i 3 litry, oraz dziecięcą wanienką, odmierzyć dokładnie 20 litrów cieczy. No, pomóżmy Wincentemu, pomóżmy. Czekamy oczywiście na odpowiedzi od Państwa. Na koniec, proszę Państwa, taka zagadka. Odpowiedź na pewne pytanie jest taka. PiS i Platforma Obywatelska. Jak brzmi pytanie? No, dla ułatwienia dodajmy, że pytanie to liczy 8 słów. I pytajnik. Tak, i pytajnik. Ja nie jestem postawny wielce, żaden ze mnie tur czy orzeł bielik, raczej motyl ze złamanym sercem, który przysiadł na gałązce jesieni. Tak na co dzień człowiek bywa przygaszony, spojrzy w ceny, twarz mu blednie, gdy liczy, ale ona jest jak złoty promyk, tam za ladą w sklepie warzywniczym. Czy pani ma szparagi lub marchew? Jeżeli tak, to poproszę. Miłość to kosz pełen zmartwień. Czy pani ma zielony groszek?
wszystko jest kruche i może się stłuc. Niebo jest wszak szklanym kloszem. Czy pani ma nadzieję jak ja? Czy pani ma zielony groszek? Pani świeci tu światłem nieostrym, wśród martwi marynatu w ich szczypiorku. Pani miejsce w Londynie u Harrodsa lub za ladą Tiffany'ego w Nowym Jorku. Pani wuj ma cztery oranżerie, ale mnie to nie przeszkadza, ja to przełknę. Choć rodzice widać słabi na umysłach, niegdyś dali mi na imię Mścisław. Dla pani mógłbym przez deszcz i wiatr parasol nieść i kalosze. Ach, przepraszam, wiem, zajmuje czas. Czy pani ma zielony groszek? Wszystko jest kruche i może się stłuc. Niebo jest wszak szklanym kloszem. Czy pani ma nadzieję jak ja? Czy pani ma zielony groszek? I to by było wszystko w dzisiejszej audycji, w której wykorzystano piosenki z tekstami Andrzeja Błaszczyka, a udział wzięli Daria Pakosz, Jacek Łapot, Bronisław Opałko, Zbyszek Rutkowski oraz Zdzisław Zeman i Zbyszek Malecki. Do widzenia Państwu. Do widzenia bardzo. Wesołych świąt. Powiedz mi tak poza anteną, jak byś miał to pytanie do tej odpowiedzi PiS i Platforma Obywatelska? Bo wiesz, bo powiedziałeś, że to tylko 8 słów i no, nie wiem, jakie to może być pytanie. No dobrze, no jakie są dwie największe partie polityczne w Polsce? No PiS i Platforma Obywatelska. No chciałeś znać pytanie. No właśnie. Aha. Dyskrecja. Audycja nie